można osiągnąć coś z niczego, nie ma nic, nie ma chęci, wszyscy są odwróceni, a po 10 latach, zobaczcie, wszyscy współpracują, wszyscy organizują różne rzeczy, czują optymizm, region kwitnie, gdzieś jest jakaś magia, no to poszukajmy tej magii. Zmiany polityczne w Polsce z przełomu lat 80. i 90. wpłynęły na odrodzenie się lokalnej samorządności. Powstały wreszcie dogodne warunki dla podejmowania rozmaitych inicjatyw obywatelskich. Była to wyjątkowa szansa, zwłaszcza dla terenów wiejskich i małych miasteczek, które szczególnie dotyka brak rozwiniętej infrastruktury. Wyjątkowym przykładem na to, jak pomyślnie przekształcać zastaną rzeczywistość i realizować śmiałe projekty, są podrzeszowskie gminy Błażowa, Chmielnik, Chyżny oraz Tyczyn, które na początku lat 90. rozpoczęły współpracę w ramach mikroregionu Dolina Strugu. Nasz teren był bardzo ubogi i była olbrzymia zapaść infrastrukturalna. Brakowało sieci gazowych, brakowało wodociągów, brakowało kanalizacji, a takim dużą uciążliwością było brak możliwości komunikowania. W naszych miejscowościach jedynie sołtys, tudzież niektóre parafie, no, posiadały linię telefoniczną. Przypominam sobie, że w godzinach wieczornych trzeba było rowerem jechać do sołtysa, żeby zadzwonić na pogotowie, żeby mogło przyjechać, udzielić pomocy choremu. Mieszkańcy własnymi siłami rozpoczęli budowę linii telefonicznych. Jednak z powodu braku central niemożliwe okazało się podłączenie do sieci ogólnopolskiej. Zdecydowano się wówczas na rozwiązanie pionierskie. Marszałek Józef Ślisz podsunął pomysł założenia wiejskiej spółdzielni telefonicznej. Realizacji projektu podjął się ówczesny wójt Chmielnika Kazimierz Jaworski. Spółdzielnia powstała w 1991 roku, a już w 1992 roku pierwsi klienci dzwonili z nowoczesnych central, znacznie przewyższających technicznie centrale, które pracowały w sieciach w Polsce. Ja wtedy byłem tutaj, rozmawiałem ze wsi, z jakiejś chałupy się połączyłem, się okazało, że znacznie lepiej było słychać niż w Warszawie. Sukces telekomunikacyjny pozwolił na wprowadzenie wielu dodatkowych udogodnień. Mieszkańcy mają zapewniony całodobowy telefoniczny nadzór kardiologiczny. Opracowano pierwszy w kraju system billingowy stosowany dzisiaj powszechnie przy rozliczeniach telefonicznych. Głównym atutem są jednak bezpłatne rozmowy wszystkich abonentów na terenie Doliny Strugu. W dowód uznania dla tych osiągnięć w 1995 roku Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie została przyjęta do NTCA, amerykańskiego zrzeszenia spółdzielni telefonicznych, stając się pierwszym pozaamerykańskim członkiem tego zrzeszenia. Spółdzielnia telefoniczna oczywiście cały czas się rozwija. Dzień dzisiejszy spółdzielni to ponad 10 tysięcy klientów i to, co nas najbardziej w tej chwili cieszy, to mamy najnowocześniejszą sieć internetową w Polsce, jeśli chodzi o tereny wiejskie. W tej chwili ponad 3,5 tysiąca klientów posiada stałe łącza do internetu. Pod Szczechę dochodzimy łączem o przepływności 20 megabitów na sekundę. No, w wielu miejscach w Polsce, nawet i w miastach, taka sytuacja nie jest możliwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zamówić internet. Czy ma to być usługa DSL? Tak. Podam panu cennik. 60
Chciałbym łącze 1 megabit. Jest pan udziałowcem? Tak. Dla udziałowców mamy zniżkę. Czy można dziś złożyć zamówienie? Oczywiście. Proszę. Społeczność, która się nie komunikowała i nie współpracowała, bo się bała po poprzednich doświadczeniach, zaczęła się intensywnie ze sobą kontaktować. Był sukces. Ta telefonia okazała się wielkim sukcesem. Powstanie spółdzielni telefonicznej spowodowało, że nauczyliśmy się ze sobą współpracować. Po tej pierwszej nauce, gdzie oczywiście była to potężna praca wielu ludzi, polubiliśmy się i przyszły następne pomysły. W 1994 roku w kwietniu zostało zarejestrowane Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu, które do dzisiejszego dnia funkcjonuje pod tą samą nazwą. W początkowym okresie głównym celem stowarzyszenia była działalność na rzecz promocji regionu i rozwoju infrastruktury wodociągowej i drogowej. Gdy tylko pojawiła się możliwość pozyskiwania środków unijnych, stowarzyszenie czynnie uczestniczyło również w tych działaniach. W pewnym momencie jednak działalność ta troszeczkę się przekształciła. Doszło do tego, że część osób, większość w stowarzyszeniu, zauważyła, że jednak musimy skierować swoje działanie na rzecz dostarczania środków, na rzecz podnoszenia poziomu życia bezpośrednio ludzi. Z ważniejszych inicjatyw podejmowanych przez stowarzyszenie należy wymienić programy aktywizacji zawodowej młodzieży, kobiet oraz osób po 50. Ich celem było rozwinięcie przedsiębiorczości pozarolniczej. Sąsiedztwo aglomeracji rzeszowskiej oraz zwiększająca się liczba osób skłonnych do osiedlania się poza miastem i budujących domy na obszarze 4 gmin stwarzają bowiem realne szanse na rozwój usług, handlu czy drobnej wytwórczości. W ramach projektu w Unii Europejskiej pojawiło się szereg możliwości na pozyskanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szczególnie przez osoby młode i na terenach wiejskich. I my jako stowarzyszenie składaliśmy wnioski, żeby takie środki pozyskać. Udało nam się uzyskać 2 transze środków w łącznej kwocie około 1 900 000 złotych, z czego prawie 85% poszło na bezpośrednie wsparcie w formie dotacji dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą, co jednoznacznie świadczy, że w naszych terenach zamieszkują osoby, które są zainteresowane rozpoczynaniem działalności gospodarczej. To powiedziałem, że dostaliśmy zatwierdzony projekt FAP-y, projekt budżetu, który będziemy realizować, na 554 000 złotych. No to ładna kwota. A z tym, że obcięli nam jeden etap, patrz, jak myślisz, będziemy w stanie go zrealizować? Który? O tutaj. Myślę, że tak, że tu jest dużo innych działań, gdzie też ludzie znajdą zajęcia. Czyli co, bierzemy, dużo pracy, tak? Warto brać. Oczywiście. Od 2006 roku rozpoczęło pracę stowarzyszenie LIDER Dolina Strugu. Zajmuje się ono realizacją eksperymentalnego programu pilotowanego przez Unię Europejską. Podstawową ideą jest znajdowanie nietypowych metod rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb społeczności wiejskich. Stowarzyszenie LIDER stawia sobie za cel rozwój tego terenu i to tak rozwój na różnych płaszczyznach, kulturalny, gospodarczy. Chcemy również, żeby tutaj jakoś kultywować tradycje tego terenu. Wydaliśmy taką piękną książkę kucharską, przepisy z gmin Doliny Strugu, 4 gmin. Książka, która jest bogato ilustrowana i zawiera przepisy tutejsze. Cieszy się dużą popularnością. LIDER Dolina Strugu w tej chwili prowadzi szkolenia z zakresu rolnictwa ekologicznego, gdzie przybliża się osobom, które chcą prowadzić takie rolnictwo, w jaki sposób należy dojść do uzyskania certyfikatu na to, że dane gospodarstwo jest gospodarstwem ekologicznym. To jest w zasadzie początek działalności stowarzyszenia
i lidera w Polsce, więc mamy nadzieję po prostu, że będziemy korzystać w przyszłości również z tych możliwości, jakie się pojawią. Jednym z głównych pracodawców na terenie Doliny Strugu jest firma Chmielnik Zdrój S.A., zatrudniająca obecnie około 200 osób. Eksploatując lokalne źródła wód mineralnych, zakład jest zabezpieczeniem dla osób zagrożonych strukturalnym bezrobociem. Firma angażuje się również w liczne programy społeczne. Między innymi organizuje terapie pomagające wyjść z nałogu ludziom uzależnionym. Pod koniec 2005 roku Chmielnik Zdrój rozpoczął realizację programu Solidarni, polegającego na integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, dając zatrudnienie osobom zagrożonym marginalizacją społeczną. Pracownikami naszej firmy są pracownicy mieszkający tu w obrzeżach 5-7 kilometrów, także w porze letniej siadają na rowerek i do naszej firmy dojeżdżają, bo z taką myślą była ta firma stworzona. Firma Chmielnik Zdrój zajmuje się produkcją, skupem, dystrybucją oraz konfekcjonowaniem artykułów spożywczych. Są to głównie artykuły rolne, które na tym rejonie rolnicy produkują. Jako główny produkt firmy Chmielnik Zdrój jest wyśmienicie smakująca woda Alfred z głębinowych ujęć Chmielnika. Na bazie tej wody produkujemy również napoje słodkie. Dodatkowym produktem Chmielnika Zdroju jest chleb, też o nazwie Alfred, który produkowany jest na bazie odpowiednio dobranych gatunków zbóż, żyta pszenicy i dodatku amarantusa, jako młodego w Polsce jeszcze mało znanego zboża, które naszemu chlebusiowi nadaje szereg walorów, wzbogaca go w mnóstwo mikroelementów koniecznych i potrzebnych do zdrowego odżywiania się. Ciekawym przykładem drobnej przedsiębiorczości w Dolinie Strugu jest cukiernia Kalinka. Zatrudnia głównie kobiety z terenów wiejskich i prowadzi politykę firmy przyjaznej matce. Pracę znalazły tu również osoby niepełnosprawne o lekkim stopniu niepełnosprawności. Cukiernia Kalinka produkuje ciasta oraz inne wyroby cukiernicze na podstawie tradycyjnych, lokalnych receptur, bez środków konserwujących. Produkty potrzebne do wyrobu tych specjałów dostarczają lokalni wytwórcy. O pewnych sukcesach gospodarczych myśmy zwrócili uwagę na to, że dla naszej rzeczywistości polskiej powinny być obce takie działania jak wykorzystywanie ludzi w różnym znaczeniu i w ramach różnych stowarzyszeń bronimy się od tego. Wspomnę o Stowarzyszeniu Trzeźwa Gmina. Jest to zespół ludzi, którzy zauważyli te problemy, którzy działają, ażeby na przykład młodzieży dać alternatywę, ażeby młodzież mogła w sposób godziwy, radosny przeżyć swoją młodość, zarazem nie wpadając w pułapki, które ten biznes używek zastawia. Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom Trzeźwa Gmina jest organizacją pozarządową, stowarzyszeniem, które działa od 1996 roku. Tworzą ją osoby związane z samorządami, lokalni liderzy, przedsiębiorcy, osoby, które najczęściej i najwcześniej dostrzegały problemy, jakie występują w środowisku wiejskim, zwłaszcza w zakresie uzależnień, bezrobocia, nieco niższego startu życiowego dzieci i młodzieży na terenach wiejskich, ubóstwa, apatii. Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom Trzeźwa Gmina realizowało m.in. programy aktywizacji społecznej i zawodowej osób uzależnionych oraz niepełnosprawnych.
Wymiernym efektem tego typu działań jest powołany do życia z końcem 2007 roku Zakład Aktywizacji Zawodowej w Woli Rafałowskiej. Postanowiliśmy wyposażyć ZAS w Centrum Usług Biurowych. Głównym działem, którym będziemy się zajmować w tym ZAS-ie, będzie dział produkcji poligraficznej. Będą to maszyny cyfrowe, kolorowe i czarno-białe. Będziemy zajmować się szybką produkcją niskonakładowych wydawnictw, albumów, ulotek, folderów. Osobnym działem naszego ZAS-u będzie studio graficzne i internetowe, gdzie będziemy przygotować projekty na najnowszym oprogramowaniu i najnowszych komputerach. I również dział usług internetowych, wykorzystujący dostęp do bardzo szybkiego internetu. Docelowo w ZAS-ie zatrudnionych będzie 30 osób i tyle mamy zatrudnionych na dzisiaj, niepełnosprawnych. Natomiast oprócz tego zatrudnionych jest 8 osób personelu, to znaczy kierownictwo plus personel techniczny. Mamy również tutaj własny gabinet rehabilitacyjny i lekarski, bo oprócz pracy zajmujemy się również rehabilitacją tych osób, które u nas pracują. Nie ma barier architektonicznych, są podjazdy dla niepełnosprawnych, jest winda, która się będzie zatrzymywać na wszystkich 4 poziomach, jest bus, który będzie specjalnie przystosowany dla niepełnosprawnych. Część osób jest tutaj z Rzeszowa dojeżdża, część osób dojeżdża z Łańcuta. Dużo naszych pracowników jest z terenu Doliny Strugu i są to niektóre osoby, które podejmą tu pierwszy raz swoją pracę. Ja się z tego powodu cieszę, ponieważ ta praca pozwala mi wyjść z domu, nie siedzieć tylko w 4 ścianach. Czuję się dowartościowana, komuś potrzebna. No i myślę, że mogę się samorealizować. Inną inicjatywą podjętą jeszcze na początku lat 90. było stworzenie Domu Pomocy dla Osób Starszych. Do realizacji projektu doszło w 1992 roku, a od roku 2002 dom przekazano Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Stał się on wówczas placówką ponadlokalną. Obecnie jest w nim 50 miejsc dla osób starszych, a większość pokoi mieści się w nowej części budynku. W 2002 roku do pracy właśnie przez Caritas zostały zaproszone siostry Felicjanki i pracuje tutaj 2 siostry. Siostra dyrektor i siostra jako pracownik kulturalno-oświatowy. Nad naszymi mieszkańcami sprawujemy opiekę nie tylko duchową, ale dajemy im pomoc lekarską, fachową rehabilitację. Tam wiadomo, że pani rehabilitantka wykonuje różne ćwiczenia, które są pomocne mieszkańcom w usprawnianiu ich. Na terapii zajęciowej mieszkańcy nasi wykonują różne rzeczy. Jest to usprawnianie manualne poprzez wyszywanie różnego rodzaju obrazów, wyklejanie. Także organizujemy mieszkańcom różnego rodzaju imprezy kulturalno-oświatowe. Właśnie niedawno byłyśmy z pięknym programem jasełkowym. Przedstawiałyśmy to dla dzieci, młodzieży, szkoły w Chmielniku. Postawa. Rej. Rozwój ekonomiczny Doliny Strugu wpłynął również na poszerzenie oferty edukacyjnej. Równolegle ze szkołami publicznymi funkcjonują społeczne gimnazjum i liceum ogólnokształcące. Akurat tak się szczęśliwie złożyło, że ksiądz proboszcz wybudował nową plebanię. Budynek miał służyć celom jakimś społecznym. No i władze kościelne wyraziły zgodę, żeby wprowadziła się tutaj szkoła. Interesuje się historią i polityką. U nas w szkole lekcje historii są rozszerzone w porównaniu do innych szkół, co oczywiście dla mnie jest pozytywnym aspektem. Szkoła stara się, żebyśmy po lekcjach i na wakacjach czy feriach nie nudzili się, organizując nam różny wypoczynek, między innymi wyjazdy na lodowisko czy na narty, w lecie wycieczki rowerowe, nawet i za granicę. Wybrałam tą szkołę, ponieważ panuje tutaj miła atmosfera i jest tutaj wiele miłych i sympatycznych ludzi. Wybrałam ją również dlatego, że jest tutaj wiele prowadzonych kółek zainteresowań i prowadzone jest judo, na które sama uczęszczam. Twarzą do środka i twarzą na zewnątrz.
krok odstawno-dostawny twarzą do środka. Staraliśmy się też zawsze w miarę możliwości finansowych, technicznych, ludzkich reagować na różne potrzeby, zainteresowania uczniów, żeby uruchamiać jakieś zajęcia, które by były dla nich atrakcyjne. Od września 2007 roku w Społecznym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym Doliny Strugu nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Było to na zaproszenie organu prowadzącego te szkoły. Z racji tego, że nasze zgromadzenie sióstr Felicjanek od przeszło 5 lat pracuje w Domu Pomocy Społecznej tutaj w Chmielniku, naturalną rzeczą było, że zwrócono się do naszych przełożonych, żeby to właśnie z tego zgromadzenia była siostra, która już przez sam swój strój też w jakiś sposób ukaże charakter tej szkoły. Kiedy przyszłam tutaj, zobaczyłam te okolice i tych ciekawych ludzi, pomyślałam sobie, no faktycznie jest to też nasza misja, żeby działać, współdziałać z Chrystusem w duchowej odnowie świata, tego najmłodszego człowieka. I chciałabym, tak jak zachęcał nas nasz wielki rodak, Ojciec Święty Jan Paweł II w swojej pierwszej programowej encyklice Redemptor Hominis, mówiąc, że człowiek jest drogą Kościoła, tak właśnie dla mnie ten młody człowiek stał się tą drogą. I kiedy usłyszałam, jaka jest misja tej szkoły, która brzmi: razem wędrując drogą życia stajemy się ludźmi mądrymi, kochającymi, pomyślałam, że no właśnie, to jest moja droga. Tutaj wszyscy się znają, tutaj ludzie potrafią współpracować i tu łatwiej było jak gdzie indziej, dlatego przedsięwzięcia duże, ambitne, niekiedy wręcz bardzo trudne, udały się. Stąd też moim marzeniem jest, ażeby nie zmarnować tych skarbów, które nam Pan Bóg zostawił do zagospodarowania, ażeby nie zmarnować przyrody, ażeby nie zmarnować tych dobrych doświadczeń współpracy, tradycji, tej życzliwości i zarazem bronić tego miejsca od zagrożeń, których jest mnóstwo. Sprawa Doliny Strugu i działania społecznego jest jednym z niezwykłych przypadków. W zasadzie można powiedzieć na skalę światową. Kiedy osiągnąto ten rodzaj zmiany społecznej, o którą tak naprawdę chodzi. Ja myślę, że kluczem do tego przykładu, do rozmnożenia tych doświadczeń tutejszych, w innych regionach polskich o podobnej strukturze społecznej i ekonomicznej będzie właśnie, że znajdziemy albo znajdą sami w tym regionie ludzi, którzy są ci pionierzy, nie? Bo to nie można uruchamiać wszystkich ludzi, to trzeba ktoś, kto idzie pierwszy. Kto to mógłby być? No musiałby być to ktoś, kto z jednej strony żyje tą społecznością, czuje, wyczuwa, co tak naprawdę, jakie są tęsknoty, marzenia, potencjały, ale z drugiej strony ma pewne pomysły, które nie są radykalne, które nią nie wstrząsają, które nie są jakby takim zagrażającym czy na konfrontacyjnym sposobem działania. Wartości, jak przywiązanie do tradycji, wiara katolicka, jak pracowitość, jak docenianie drugiego są skarbem, który pozwolił nam na te sukcesy, których jest wiele, dzięki właśnie oparciu się o rzeczy fundamentalne, o rzeczy kardynalne, jak prawda, pracowitość, życzliwość. Od wieku się to nie zmienia i na szczęście my nie chcemy tutaj eksperymentować.